Fotel jest. Pasy są. A, ja. No dobra. Oj. Oj. Witam Was w kolejnym odcinku Od Zera do Drivera. Dzisiaj poopowiadam Wam o pasach. Nie na przejściu, tylko o pasach. Pozwólcie, że zdejmę to coś, co się nazywa Hansem, ale o Hansie może później. Pasy dzielimy na różne kategorie. Mój taki podział, o którym Wam za chwilę powiem, to przede wszystkim pasy w układzie H i zwykłe pasy, znaczy zwykłe pasy w układzie X. Czym one się różnią? Oczywiście jedne są przede wszystkim homologowane i dopuszczone do cyklu miejskiego. Ci, którzy startują w KJS-ach, muszą wiedzieć, że zdecydowanie ja polecałbym Wam kupienie pasów w układzie H, gdyż unikniecie zbyt dużej dyskusji z przede wszystkim policją, przede wszystkim na badaniach kontrolnych nie będziecie mieli żadnych tam problemów. No i przede wszystkim jak będziecie jeździć tym samochodem, to no, tak jak już wcześniej powiedziałem, no, unikniecie potrzebnych mandatów, bo z KJS-u na KJS zwykle, tak jak ja to kiedyś robiłem, jeździłem samochodem, a nie na lawecie, jak się wozi auta rajdowe, profesjonalne, przygotowane. Więc polecam przede wszystkim pasy w układzie H. One są zdecydowanie lepsze pod względem uniknięcia mandatu. No i nie są przede wszystkim drogie. Cena takich pasów, które, tak jak już wcześniej wspomniałem, są homologowane do cyklu miejskiego, czyli ten przepis ECE. Z tego co pamiętam, norma ECE, no nieważne, to te pasy są w granicach od 250 zł w górę i przede wszystkim są łatwiejsze też w mocowaniu. Natomiast pasy, które są w układzie X, no to już mogą być przede wszystkim sześciopunktowe, pięciopunktowe, ale takie najbardziej popularne, nawet też w układzie H, są czteropunktowe i takie polecam, zalecam, żebyście kupowali do swoich aut rajdowych na początek swojej, że tak powiem, kariery rajdowej. Dwucalowe czy trzycalowe, im szersze, tym lepsze. Więcej absorbują siły tej uderzeniowej, a dwucalowe zdecydowanie wrzynają się tutaj w barki. Jeżeli chodzi o mocowanie pasów, rozróżniamy dwa mocowania. Takie typowo gałkowe, przekręcane, gdzie za pomocą jednego przekręcenia luzujemy wszystkie pasy. I takie, wybaczcie, przyciskane. Bardziej intuicyjne jest to rozwiązanie, gdyż podczas jakiegoś wypadku czy też jakiegoś dzwona prędkość rozpinania w tych jest taka bardziej intuicyjna i taka, myślę, że no może nie szybsza, ale ci bardziej niedoświadczeni kierowcy, którzy zaczynają, to no, powinni sobie wybrać ten system. Ale to ja do tej pory wszystkie swoje pasy miałem tego typu. Pasy też trzeba dobierać pod Hansa. Już Wam mówię dlaczego. Znaczy, lepiej by było dobierać, ja tu może źle pokazuję, ale tak zobrazuję. Pasy muszą się układać tutaj w tym tunelu. O tak. Powiedzmy, no dobra, no może w ten sposób. O tak. O. Oczywiście to nie jest akurat, tylko chciałbym Wam zobrazować, jak powinno to wyglądać. I pasy też niektóre są przewężane po to, żeby pasowały pod system Hansa.
Więc jakby to, ale to już oddzielny temat, to może omówimy Hansa wraz z kaskiem. Ceny tych pasów, tak jak mówiłem, w układzie H wahają się od 250 zł w górę i ci, którzy zaczynają kajotesy, powinni zdecydowanie kupić te pasy czteropunktowe w układzie H, bo unikną moim zdaniem dużo mandatów i niepotrzebnej dyskusji i problemów na stacji diagnostycznej podczas robienia badań okresowych, czyli badań technicznych. Jeżeli chcecie się zdecydować na pasy w układzie X, musicie brać pod uwagę, że możecie mieć problemy z policją, która może też wyrywkowo sprawdzić te pasy, czy mają homologację drogową. No tutaj jakby to jest takie dosyć kontrowersyjne i się tutaj, że tak powiem, nie będę wypowiadał, ale jeżeli chcecie uniknąć tych problemów, wybierzcie pasy w układzie H. Każdy pas ma swoją taką specyficzną śrubę, którą musicie zamontować do karoserii. Są takie specjalne blaszki, które, no, jeżeli sami to robicie, no to albo wkręcacie w istniejący otwór, który wykręcacie stare swoje pasy i wtedy przykręcacie to i za pomocą takiej klamry po prostu tą szeklę, wkręcacie w miejsce starego pasa, a tutaj wtedy montujecie pasy swoje rajdowe, które zakupiliście. Jeżeli nie macie takich punktów montażowych, musicie musicie kupić sobie, to kosztuje, nie wiem, tam 10 czy 15 zł, takie specjalne mocowania, które są o odpowiedniej szerokości i odpowiednim gwintem. No i oczywiście poprosić swojego kolegę, czy też jakiegoś gościa, który przygotowywał, czy miał tam już styczność z montowaniem tych blaszek w karoserię. No, to jest dosyć inwazyjna operacja, bo musicie wypróć cały samochód, dostać się do podłogi, spawać to, zabezpieczyć przed korozją i no, to jest trochę taka większa operacja. Ale jak już chcecie, przeznaczyliście samochód na kajotesy, musicie sobie zdawać sprawę, że takie rozwiązania są przede wszystkim po to, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kolejna sprawa. Słuchajcie, chciałbym Was uczulić na to, żebyście nie kupowali używanych pasów. Żebyście nie kupowali no-name'owych pasów. Naprawdę, uwierzcie mi, pasy, które są używane w dobrej cenie i jakieś na przykład markowe, mogą być po jakimś wypadku i one stracą swoją elastyczność i właściwości. One się rozciągają. Mimo tego, że my tego nie widzimy, naprawdę one już są jakby jednorazowe. Więc proszę Was, nie używajcie, nie idźcie półśrodkami. To jest Wasze bezpieczeństwo. Wystarczy, że zdarzy się Wam jedno uderzenie, troszkę mocniejsze, te pasy nie zadziałają i będzie problem. Naprawdę nie oszczędzajcie, to jest Wasze bezpieczeństwo. W sportach motorowych naprawdę nie ma kompromisów, więc jakby wydajcie chociaż na te pasy jakąś większą kasę, żeby to zadbać przede wszystkim o siebie i też o pilota, którego często wozicie. Przede wszystkim pasy też dzielą się na z homologacją i bez homologacji. Jeżeli faktycznie będziecie chcieli kupić jakieś takie niehomologowane pasy, to pamiętajcie, żeby używać tych markowych pasów, żeby nie kupować no-name'owych. Wejdźcie na Rally Shop i tam sprawdźcie, jakie pasy są preferowane i dedykowane. Nawet do amatorskich kajotesów, track day i tak dalej. Uwierzcie mi, że na tym nie warto oszczędzać. Jak to się mówi, wypnę się z pasa, nie? Są też takie pasy, komplet, za które trzeba zapłacić około 5-6 tysięcy za komplet. One się cechują tym, że są przede wszystkim ultra lekkie i klamry, które chodzą, nie chodzą tak tęgo. To po prostu jest poezja, tak jak... No ale ja akurat miałem w swoim samochodzie takie pasy, były tak lekkie i tak się precyzyjnie, że tak powiem, zaciskały i odciskały, że to po prostu już wiem, za co się płaci takie pieniądze w wyposażeniu samochodu rajdowego. A na koniec mam taką małą niespodziankę dla tych wszystkich, którzy komentują, a przede wszystkim komentują i oglądają. Będę miał takie właśnie oto koszulki. O, to będzie limitowana wersja koszulek od zera do drivera. Dla Was. Wystarczy tylko napisać jakiś komentarz, a ja spośród komentarzy sobie wybiorę
kilkanaście koszulek, nie wiem, chyba 20 koszulek będzie do wybrania. Więc oglądamy, subskrybujemy, polecamy, no i oczywiście do następnego odcinka, cześć.